Z wielką przyjemnością chciałam poinformować Państwa, że zakończyła się druga edycja studiów podyplomowych Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej. Czas na trzecią edycję. Kilka refleksji związanych z tym doświadczeniem. Studenci otrzymali certyfikat 101, pozwalający na to, iż mogą podnosić wiedzę z zakresu analizy transakcyjnej we wszystkich ośrodkach na świecie. Część z nich wybiera się na konferencję światową, która odbędzie się w przyszłym roku w Anglii. Używają wiedzy i narzędzi w życiu zawodowym i osobistym. Na portalach społecznościowych mogę przeczytać: Pani Ilono, to działa! Czas więc na drugi stopień tych studiów. Wspólnie z koleżanką Wisławą Grabarczyk-Kostką stworzyłyśmy program, dzięki któremu będzie pogłębiona wiedza z zakresu analizy transakcyjnej. Słuchacze poznają nowe narzędzia i nowe metody. Między innymi Process Communication Model, skonstruowany przez Tejbiego Kalera we współpracy z NASA. Wiemy, że największe firmy, takie jak Microsoft, L'Oreal czy BMW, ucząc swoich menadżerów, wykorzystują ten model. Słuchacze otrzymają certyfikat 202, który również służy do dalszego podnoszenia kwalifikacji na całym świecie. Jest więcej zajęć superwizji opartych na case'ach zawodowych. Są studia literaturowe, w których odwołujemy się do praktyki. Jest więcej informacji opartej na praktyce dotyczących gier psychologicznych, czyli praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych z najlepszych: profesorów, doktorów, trenerów analizy transakcyjnej. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie wkrótce. Serdecznie zapraszam.